poniedziałek 27 sierpnia nastąpiło uroczyste oddanie do użytku Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie z udziałem m.in. marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz władz miast i gmin powiatów Starogardzkiego, Kościerskiego i Gdańskiego. Kiedy prawie 3 lata temu plany Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie zaczęły się krystalizować, materializować w postaci ekip budowlanych, które rozpoczęły budowę. Mieliśmy za sobą kilka lat wytężonej pracy planistycznej, a tak naprawdę wszystko się zaczęło od tego, że zebrało się grono pasjonatów, ludzi dobrej woli, którzy zakupili działkę, na której się znajdujemy, na której zakład został zlokalizowany. Działo się to na początku wieku, albo jeszcze w ubiegłym wieku, kiedy Polska jeszcze nie należała do Unii Europejskiej, ale wszyscy przeczuwali, że gospodarkę odpadami należy w jakiś sposób uporządkować na tym naszym obszarze, na tym naszym pięknym Kociewiu. Największym udziałowcem spółki jest gmina miejska Starogard Gdański. Przed kilkoma laty większość z nas tutaj na pewno była, było szczere pole u gór. Pan marszałek także tutaj był, także na tym zdjęciu tutaj mogliśmy zauważyć. Dzisiaj jest to piękny, duży zakład, który wyrósł dzięki tym ekipom, które go wybudowały, i zakład, który dzisiaj już funkcjonuje. Już pracuje, już produkuje, można powiedzieć. Efektem prac zaskoczony był marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który był przy wbiciu symbolicznej pierwszej łopaty. Gratuluję tym, którzy po pierwsze mieli pomysł, po drugie zaczęli realizować ten pomysł. I chcę jeszcze powiedzieć, że to jest dobry przykład ciągłości dobrych pomysłów. Bo przecież trzej prezydenci Starogard i zapewne takie zmiany, czy może nie aż takie, ale zmiany personalne także były w innych gminach. A realizacja na tym nie ucierpiała. Chcę pogratulować Państwu, samorządowcom, którzy mogą być dumni z tego zakładu. Inwestycja zrobiła duże wrażenie na gościach, którzy nie szczędzili słów uznania pod adresem założycieli i realizatorów projektu. Zakład, który dzisiaj oddajemy, jest to jeden z ostatnich zakładów w tym województwie, który w ramach programu gospodarowania odpadami, zwłaszcza w ramach ostatniego planu gospodarki odpadami 2018, przyjętym jako jeden z pierwszych w Polsce przez Sejmik Samorządu, zakład oddajemy właśnie, oddany dzisiaj jest zakładem nowoczesnym, realizującym założenia polityki unijnej, jak i polityki krajowej, zwłaszcza w świetle nowej ustawy, o której mówił pan prezydent, która od lipca następnego roku będzie już funkcjonowała we wszystkich gminach naszego kraju. Pragnę pogratulować województwu pomorskiemu, ponieważ tak jak pani dyrektor powiedziała, w skali kraju mamy do czynienia z województwem, które praktycznie rzecz biorąc ma uregulowaną sprawę zagospodarowania odpadów komunalnych. Jest to ewenement w skali kraju, jest to jedno z niewielu województw. Przykładowo w odróżnieniu od województwa mazowieckiego, skąd pochodzę, gdzie ta gospodarka komunalna jest w znacząco gorszym stanie niż tutaj. Także serdeczne gratulacje dla miejscowych gmin, samorządów za tak ważki krok naprzód. To pokazuje, że Polska także znacząco się zmieniła. Także Pomorze, także Starogard i najbliższa okolica się zmieniła, jeśli chodzi o podejście do śmieci. To już nie jest problem nie tylko wstydliwy. To jest już problem, który jest też biznesem. To jest zakład, który będzie dawał pracę ludziom, także różnym po drodze współkooperantom. Pozostaje jedna rzecz do zrobienia, chyba najtrudniejsza. Takie inwestycje w miarę, jak pokona się te wszystkie biurokratyczne przeszkody, w miarę łatwo potem się już buduje, kiedy ma się pozwolenie na budowę.
ale teraz zbudowanie świadomości u naszych mieszkańców w gminach o potrzebie segregacji odpadów już na tym wstępnym etapie, to co już, do czego doszły te społeczeństwa na zachodzie, to nas czeka wszystkich, ta dobra edukacja. Jedną z osób najbardziej związanych z budową zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Starym Lesie jest senator Andrzej Grzyb. To wszystko, co tutaj się robi, tak naprawdę ma służyć wiele dziesiątek lat, może dwa, a może nawet więcej pokoleń. Będzie miało rozwiązane problemy ze śmieciami. To jest ta współpraca, którą tutaj tak ładnie chwalono, jest taka bardzo dzisiaj szczególnie godna pochwały, ale ona wcale łatwa nie była. Tych kłopotów od momentu, kiedy tak naprawdę powstał pomysł, do momentu, kiedy dzisiaj jesteśmy na symbolicznym otwarciu tego zakładu, było ogromne mnóstwo. I to bardzo różnych. Na etapie planowania dotyczyło to samego ustalania miejsca inwestycji. Proszę zobaczyć, jak przewidujący byli radni miasta Starogard, którzy przecież w połowie lat 90. od gminy Starogard przejęli te tereny. Od razu je przeznaczając na przyszłe rozwiązanie problemów odpadów komunalnych. To czasy prezydenta Głucha tak naprawdę. Potem decyzje, które zaczęły zapadać, to czasy prezydenta Karbowskiego Stanisława. I teraz koniec tej inwestycji, wpłacujący już zakład, to prezydent Stachowicz. Różne rady, różni prezydenci, a dzieło jedno, po uruchomieniu tego zakładu. Pewno trzeba będzie też regulować opłaty za odpady komunalne. No ale nie ma innego wyjścia. Mówiłem to podczas tego otwarcia wcześniej, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak współczesny świat, który zyskuje coraz nowocześniejsze technologie, jak obarczony jest kłopotem w postaci odpadów komunalnych. Z racji swoich zadań z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie ściśle współpracować będzie Związek Gmin Wieżyca. Związek Międzygminny Wieżyca ma przejąć gospodarkę odpadami w zakresie odpadów komunalnych od 20 gmin. Na dzień dzisiejszy jest po uchwaleniu statutu, czekamy na uwagi ministra administracji i cyfryzacji. Czeka nas co najmniej druga runda, jeśli chodzi o ten statut. A w międzyczasie związek, gminy muszą przygotować i uchwalić do końca roku regulaminy i niezbędne uchwały. Po zakończeniu roku następuje do końca marca przeprowadzanie przetargów, w międzyczasie przygotowanie CWZ-ów, tak aby cały system gospodarki odpadami mógł ruszyć z dniem 1 lipca. Również do końca roku powinny być wykonane niezbędne analizy, aby przyjąć po prostu uchwały o maksymalnych stawkach opłat. Na dzień dzisiejszy one, ceny odpadów reguluje odbiorca, znaczy wytwórca odpadów i firma. Natomiast dopiero z dniem 1 lipca 2013 roku będzie odpowiadała za to gmina.